są takie gry, przy których siedzi się po nocach, powtarzając sobie to jeszcze ostatnią turę. No i do tego grona zalicza się seria Total War. Cześć, jestem Beata i tym razem mamy dla Was pigułę informacji o Attila Total War. Jak nie trudno się domyślić, wszystko tym razem kręcić się będzie wokół czasów, w których żył i podbijał tytułowy władca Hunów, Attila. Jeśli tylko interesujecie się tą epoką lub pragniecie ją poznać, czeka Was mnóstwo dobrej zabawy. Nadal oprócz przeciwników musimy zmagać się z kontrolowaniem wielu aspektów całej machiny wojenno-gospodarczej. To znaczy sytuacji dyplomatycznej czy dbaniem o panującą dynastię. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Oczywiście wisienką na strategicznym torcie są spektakularne bitwy. Najbardziej wymagających fanów możemy zapewnić, że rozgrywka nie straciła nic na swojej złożoności. Nowością w mechanice jest tak zwany tryb hordy. Ma on pomóc w oddaniu realiów koczowniczego trybu życia niektórych dostępnych frakcji, co oznacza, że odnajdują się one w świecie gry, nie posiadając miast. Często z niektórymi odsłonami serii wiązało się wiele kontrowersji. Jak pamiętamy, trafiło się kilka części z różnego rodzaju błędami. Na szczęście Attila to produkcja bardzo, bardzo dopracowana i spełniająca oczekiwania fanów. No to miłej zabawy!